Cześć, z tej strony Wiktor. Zapraszam Was na kolejny odcinek Kobi News, w którym każdy poniedziałek przedstawię Wam skrót najważniejszych wiadomości oraz ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Uwaga! Pamiętajcie, że daty wydania, ilość klocków oraz wygląd zestawów są orientacyjne i mogą one ulec zmianie. Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Zaczął się lipiec, a wraz z lipcem masa atrakcji. Na początek zaczynamy od naszych świeżych lotniczych premier. Eurofighter Typhoon to współczesny dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy produkowany przez konsorcjum trzech europejskich producentów lotniczych. Cztery klockowe modele zostały zaprojektowane w skali 1:48 pasującej do reszty kolekcji Armed Forces i zawierają wysokiej jakości nadruki oraz elementy uzbrojenia odpowiednie dla danego kraju. Pierwszy z nich to 5843 RAF Typhoon FGR 4 Gina, model w pięknym dwukolorowym brytyjskim kamuflażu. Drugi o numerze 5848 Eurofighter Typhoon w maladurze niemieckiej. Trzeci 5849 Eurofighter Typhoon w barwach włoskich. Oraz ostatni 5850 Eurofighter Typhoon w kolorystyce austriackiej. Wszystkie cztery modele zostały bardzo ciepło przyjęte we wszystkich czterech wcześniej wymienionych państwach. Następny w kolejności jest P-51D Mustang z serii Top Gun i Boeing. Klasyczny amerykański samolot myśliwski z okresu II wojny światowej, który w użyciu pozostał aż do czasów współczesnych. Model zostanie wydany na podwójnej licencji Paramount Pictures, czyli Top Gun, Maverick i Boeing. Samolot głównego bohatera filmowego został opracowany w zupełnie nowej skali 1:48 i składa się z około 145 elementów. Jest to pierwszy model z zupełnie nowej kolekcji samolotów myśliwskich w tej skali. Niewielkie samoloty myśliwskie doskonale uzupełnią ofertę Kobi i mogą stać się rewelacyjnym dodatkiem do wydawanych w skali 1:48 ogromnych bombowców oraz samolotów z kolekcji Armed Forces. Model ten trafi do sprzedaży już 17 lipca. W drugiej połowie lipca do sprzedaży trafi zapowiedziany podczas 36. urodzin Kobi czołg ciężki IS-2. Najpotężniejszy czołg radziecki został po raz pierwszy użyty bojowo na początku 1944 roku, podczas walk na terenach Ukrainy. Wyposażony w niszczycielską armatę kalibru 122 mm stał się natychmiast pogromcą niemieckich tygrysów. IS-2 znalazły się również na wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego oraz Armii Czechosłowackiej. Bardzo wielu naszych fanów pytało o tą maszynę. Klockowy model został starannie opracowany w dużej skali 1:28 i zawiera dostęp do klockowej atrapy silnika znajdującego się pod klapą serwisową. Model zawiera ruchome koła, działającą trakcję gąsienicową, ruchomą wieżę oraz armatę i dostęp do włazów załogi. W komplecie znajduje się figurka czołgisty oraz oznaczenia polskie, czechosłowackie i radzieckie. Już 10 lipca do sprzedaży trafi kolejny model, który poszerzy naszą serię kolejową. Güterwagen typ OMMR32 został zaprojektowany pod koniec lat 30. XX wieku i był przeznaczony do transportu pojazdów oraz towarów. Wagon ten jest typową konstrukcją wojenną, dlatego bez problemu możecie załadować na niego zarówno ciężarówki i samochody, artylerię lub chociażby skrzynie i beczki. Jego ładowność wynosiła około 25 ton. Klockowa wersja została odwzorowana przy wykorzystaniu około 570 elementów. W komplecie znajduje się również figurka przedstawiająca robotnika, ale nieoficjalne plotki mówią o mnie. Do zestawu dołączone są trzy nowe odcinki torów. Jest to łuk R88. To już drugi kształt torów kolejowych w kolekcji Kobi. Tak samo jak przy odcinku prostym, tutaj również zastosowano technikę dwukolorowego wtrysku, który wygląda po prostu nieziemsko. Tory są w pełni kompatybilne z produktami innych marek klockowych. Podejrzewam, że podobnie jak nasza 50-tonowa platforma SSYS, wagon towarowy OMMR32 będzie się cieszył dużą popularnością. Pamiętajcie, że ciągle trwa przedsprzedaż naszego bombowca B-24 Liberator w wersji limitowanej. Model został starannie opracowany przy użyciu 1570 klocków konstrukcyjnych w
w skali 1 do 48. W zestawie zastosowano tylko i wyłącznie trwałe nadruki. Dla lepszego odwzorowania skomplikowanego kształtu kabiny pilotów opracowaliśmy nowe wzory klocków. W kokpicie mieszczą się figurki dołączonych do zestawu pilotów. Zestaw zawiera ruchome elementy takie jak śmigła, lotki i zamykane luki bombowe. Radzę się spieszyć, bo liczba tych modeli jest ograniczona. Mówię o tym, bo za jakiś czas do sprzedaży wejdzie jego podstawowa wersja. Standardowy model będzie miał dwie figurki przedstawiające brytyjskich lotników oraz inne brytyjskie oznaczenia. Teraz pora na dwie naprawdę gorące nowości. Pierwszą z nich jest nowy Sturmgeschütz 3 Ausführung F w wersji 2 w 1. Oprócz tego standardowego działa szturmowego będziemy mogli również zbudować pojazd z miotaczem ognia. Skala 1 do 35, śliczny zimowy kamuflaż oraz jedna figurka to bardzo atrakcyjne rzeczy. Wiele osób mówiło o braku pojazdów w takiej zimowej malaturze. Sztuk 3 Aus F jest doskonałą odpowiedzią na te prośby. Doskonały do wykorzystania na dioramie przedstawiającej front wschodni podczas srogiej zimy. Orientacyjnie model ma mieć 550 elementów i ma zostać wydany już w sierpniu. Drugą, myślę, że dużo ciekawszą premierą będzie Sturmgeschütz 3 Ausführung G. Model nietypowy, bo wydany przy współpracy z pewnym polskim muzeum. Pięknie odwzorowany trójkolorowy letni kamuflaż, skala 1 do 35 oraz dwie figurki to będzie coś, co zwali was z nóg. Ta śliczna maszyna może wystąpić zarówno w krzaczastej Normandii, jak i pod stepowym Kurskiem. Musicie przyznać, że ten model wygląda fenomenalnie, a to nie jest nasze ostatnie słowo. Do sprzedaży wraca kultowy Titanic o numerze 1929. Ten legendarny model od zawsze budził zainteresowanie. 111 lat temu i dziś, gdy wielu chciałoby zobaczyć jego wrak. Wznowienie naszego modelu w skali 1 do 450 będzie charakteryzowało się nowym layoutem opakowania. To wszystko na dziś. Dajcie znać o swoich wrażeniach w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam też do śledzenia naszych mediów społecznościowych w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz ważne informacje. W serwisie Facebook działa nasza strona KobiFans, zrzeszająca wszystkich fanów klocków Kobi. Nie zapominajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji, a jeśli chcecie być na bieżąco, również dzwoneczka. Czekam na wasze opinie oraz komentarze, które są dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.